Krok po kroku oni posuwali się dalej, nie napotykając żadnego oporu, dochodzili do słusznego przekonania, że im wolno. No właśnie, ja się dlatego nie zgodzę i wrócę do tego pytania. Tak? Co będzie, jeżeli PiS będzie miał taką większość, która pozwoli mu na samodzielne rządy? No ja bym nie powiedziała, tak? Bo to zależy od naszych starań. Dzień dobry, dobry wieczór. Kolejny kanciasty stół i moi goście, których proszę o przedstawienie się, ale ponieważ jesteśmy w kampanii, nie ukrywamy tego, to jest w tej chwili najważniejsze wydarzenie w Polsce, więc od razu też z podaniem, jaki okręg i jakie miejsce, bo wszyscy goście dzisiaj to są kandydaci do stanowisk parlamentarzystów. Nazywam się Hanna Gil-Piątek, kandyduję do Sejmu z Łodzi, z drugiego miejsca na liście Lewicy. Paweł Kasprzak, obywatel RP, Senat, okręg 44, cztery dzielnice Warszawy, Białęka, Bielany, Żoliborz, Śródmieście oraz Zagranica. A imię jego 44. Julia Zimmermann, kandyduje z okręgu Warszawa 2, czyli z miejscowości okalających Warszawę, z miejsca drugiego, z listy Lewicy. A konkretnie razem. Konkretnie to razem, tak. Anna Tarczyńska, kandyduję z Warszawy, z miejsca trzeciego. Jestem przedstawicielką partii Wiosna i również Warszawa to jest też lista, na którą głosuje Zagranica. No dobrze, czyli nie konkurujecie ze sobą bezpośrednio, a nawet właściwie wręcz przeciwnie powiedziałbym. Możliwe, że się wszyscy spotkacie w Sejmie, w parlamencie, biorąc pod uwagę, że Paweł, jeżeli to w Senacie. Ale zacznijmy od tego. Jesteście już w kampanii, rozumiem, tak? Wszyscy, prawda? Niektórzy pierwszy raz, niektórzy nie pierwszy raz. Wydaje mi się, że dzisiaj to ich chyba dociera powoli do wszystkich, jak czytamy te bezustanne wyniki sondaży, które może nie budzą specjalnego optymizmu, ale pokazują cały czas jedno. Jest spora grupa, taka nie wiem, dzisiaj czytałem 17% ludzi, którzy deklarują, pójdziemy na wybory, ale jeszcze nie wiemy, na kogo zagłosujemy. No i to jest, jeżeli przyjąć, że ci, którzy wiedzą, dają w tej chwili PiS-owi no niestety dość solidną przewagę, to taką na granicy pewności formowania rządu, na granicy, bo to jednak bywa różnie, no to te 17, umowne 17, tak, procent, bo może więcej, a może mniej, ale tak czy inaczej, ogromna armia ludzi jest decydująca. Czy wy macie jakiś własny patent na to, nie tylko na to, żeby zwolenników w tym wypadku Lewicy albo Komitetu Wyborczego Pawła Kasprzaka zachęcić, bo myślę, że na lewicy jest chyba dość wysoka mobilizacja, tak jak to obserwuję, tylko właśnie z tymi stojącymi z boku. No na pewno jakiś odsetek z nich można przekonać do głosowania na lewicę i teraz nie oszukujmy się, nie tylko tym, że powiecie, że macie świetne programy, tak? Wszyscy twierdzą, że mają świetne programy. Ci wahający się to są prawdopodobnie ci, którzy nie mają bardzo jasno sprecyzowanych poglądów, tak? Myślę w związku z tym, że pewne nawet, rzekłbym okrutnie, socjotechniki z kampanii wyborczej tutaj są decydujące. Czy wy macie jakieś takie doświadczenia, czy wam się coś takiego przytrafiło, albo jeżeli nie macie, to czy macie jakiś pomysł, który chcecie stosować wobec tych wahających się? Mi się zdarzyło kilka razy, że pracując w terenie, że tak powiem, no bo kampania to jest przede wszystkim praca z ludźmi, spotkałam się z osobami, które odnosiły się wrogo nie tyle do lewicy czy do jakiejś opcji, tylko właśnie do samej polityki czy wyborów. I teraz wystarczy z nimi zamienić tak naprawdę kilka słów, żeby one zrozumiały tą starą maksymę, że to jest tak, że jeżeli ty nie interesujesz się polityką, to na pewno polityka interesuje się tobą. Szczególnie do młodych kobiet to trafia, zauważyłam. Ale też bywają śmieszne sytuacje, jak ostatnio na bałuckim rynku w Łodzi, gdzie roznosiliśmy materiały, ulotki, rozmawialiśmy z ludźmi. No i wcześniej chodził PiS. I pan, który był na straganie,
krzykną: lewica, to też złodzieje. Więc ja wyciągnęłam swoje zapałki, bo mam reklamowe zapałki takie specjalnie na kampanię, daję mu, mówię, i podpalacze. I on wszedł ze mną w rozmowę i to było takie zawiązanie, no niestandardowe zawiązanie relacji, ale przez to mam wyborcę, tak? Bo wymieniliśmy kilka słów, okazało się, że on ma problemy mieszkaniowe, na które ja potrafiłam odpowiedzieć, nawet potrafiłam mu jakby dać odpowiedź na dziś. W tej chwili. No i w ten sposób się wyborców zdobywa krok po kroku. No to nie jest tak łatwo, ale trzeba to robić. Czyli ja bym powiedział, punkt pierwszy, nie obrażać, prawda? Nie obrażać. To jest dość częste. Znaczy nie wiem, mam nadzieję, że nie wśród kandydatów na posłów i senatorów, ale to widać na przykład na Facebooku, tak? Jeżeli wejdzie ktoś wahający się albo niedostatecznie entuzjastyczny wobec jedynie słusznych idei, to zamiast go próbować jakoś do czegoś przekonywać, to od razu dostaje takiego kopa, że właściwie już szans na jakąkolwiek dalszą rozmowę nie ma. A ty, Paweł, jakie masz? Ty jesteś bezustannie, zdaje się, na ulicy. Znaczy zresztą od wielu lat. Ale teraz w szczególnej jakby roli. No. Teraz zacząłem bywać na salonach, natomiast jeśli o socjotechnikę chodzi, no to ja przede wszystkim w dosyć naturalny dla siebie sposób się trochę brzydzę tego typu technikami i też uważam, że, bo pytałeś o tych ludzi wahających, czy o tę najsilniejszą w Polsce formację polityczną, która po prostu nie głosuje. Pewnie to na tym polega, taka jest moja intuicja i trochę to wynika z badań, z tego opracowania o cynizmie ostatnio głośnego wynika pewna modyfikacja tej tezy, no ale generalnie rzecz biorąc... Krytyka polityczna, tylko się włączę, żeby jeżeli ktoś nie czytał, niech przeczyta koniecznie, tak. Znakomito. Bardzo ważny tekst, tak. No ale to wydaje mi się, że po prostu ci niegłosujący zwłaszcza, ale też ci, którzy się demobilizują po tej demokratycznej stronie, oni po prostu uważają, że polityka, bo polityki czuć fałszem na kilometr, w związku z tym wszystko, tylko nie socjotechnika. Jakby coś tych dyskusji się, tych takich profrekwencyjnych nasłuchałem milion i tam pytaniem podstawowym było, jak przekonać wyborców, że te wybory są dla nich naprawdę ważne. A może zrobić jednak tak, żeby one były ważne do cholery ciężkiej i uczciwe, żebyśmy wiedzieli między czym a czym wybieramy, tak? Że oczywiście piję do sytuacji w moim okręgu senackim. Ale nie tylko przecież do jednej formacji i do jednej partii, no bo jeśli to miałaby być prawda, w co nie wierzę, że ten pakt senacki w 44 okręgu zaakceptowała również lewica, no to przepraszam, to odbiera wiarygodność również lewicowym programom. Ale tak? To i przepraszam. Jeśli ktoś tylko dokończę tę myśl. Nie możemy tutaj. Jeśli ktoś opowiada się za, nie wiem, liberalizacją aborcji, na przykład w tym konkretnym przypadku, tak, i akceptuje. No ten przechył na prawo, delikatnie mówiąc, w Senacie, to oznacza tyle, że te swoje postulaty programowe będzie musiał w parlamencie, ile to w ogóle będzie sens rozmawiać o takich rzeczach, będzie musiał uzgadniać no właśnie z tym panem, Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, którego lewica podobno zaakceptowała. Ale rozumiem, że to tylko pan, że są tylko takie plotki, tak? Że z ulicy pan ma tą informację, jak że podobno lewica zaakceptowała. Nie, ale to przepraszam, to ja przerwę, bo no. Mi się wydaje, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, że pakt nie zaakceptował. Jest jego moim zdaniem nieszczęściem. Nie polega na tym, że ustalano Kowalski tu, Wiśniewski tam, tak. Tylko ten okręg bierze KO, ten bierze Lewica, tak, ten bierze PSL. Ja bym natomiast nazwiska absolutnie. Już były wewnętrzną sprawą, podobnie jak Lewica. No tak. Jednak chyba nie musiała mieć akceptacji Grzegorza Schetyny, żeby, nie wiem, hipotetycznego Kowalskiego wystawić w jakimś okręgu, który im przypadł. No dobra, na przykład w każdym razie to no, tyle, co chciałem powiedzieć, socjotechnika to nie jest moim zdaniem najlepszy pomysł na te wybory. Tu się wiarygodność liczy, taka, która do ludzi trafia. I to jest też bardzo, to widać we wszystkich badaniach, tak? Ludzie pytani z okazji wyborów o te najbardziej ich dotyczące bolączki, to wymieniają dzisiaj, badania wskazują, że wymieniają najczęściej służbę zdrowia, stąd Kidawa-Błońska na przykład i jej zaangażowanie w ratowanie polskiej onkologii. Natomiast to jest bardzo powierzchowne traktowanie problemu, dlatego że te same badania pokazują równocześnie, że ogromna większość tych, którzy wymieniają służbę zdrowia za swoje największe zmartwienie, jest głęboko przekonanych, że wybory w tej sprawie niczego nie zmienią.
I ci ludzie mają bardzo dobre powody, żeby tak sądzić. Stąd ja uważam, że to, co trzeba akcentować dzisiaj w tej kampanii, w której się zmagamy z PiS-em i tym faszystowskim zagrożeniem, które nam w oczy zagląda, to są bardzo podstawowe demokratyczne wartości, tak? I to usiłujemy my, akurat obywatele RP, kłaść na szale i do tego zresztą namawiam wszystkich, tak? Żeby to akcentowali. I tu akurat, szczerze mówiąc, pośród partii opozycji Lewica ma chyba najbardziej taką przekonującą i koherentną odpowiedź, no z naturalnych powodów, tak? To jest akurat prostsze, tak? Dołożenie tego komponentu, nie wiem, wrażliwości na tych, o których PiS mówi, że są wykluczeni, ale też taki bardzo podstawowa refleksja, tak? Że po co nam demokracja bez sprawiedliwości społecznej, tak? Po co ma wyborca wrzucać głos swój do urny, jak nie po to, żeby poprawić swój własny los w takich najbardziej podstawowych sprawach. Natomiast no to, czego my się spodziewamy po tych wyborach, no to jest moim zdaniem prosty efekt tego, że ten kryzys demokracji, który się objawił przecież, a nie nastąpił w 2015 roku, kompletnie nie został zdiagnozowany przez główną dzisiaj siłę opozycyjną. Tak? No tak, nie został w ogóle przepracowany. Zupełnie nie. Znaczy, tak jakby się nic nie stało w gruncie rzeczy. I to jest dość przerażające, bo wiadomo, że się stało. To zresztą dociera do coraz większej liczby ludzi, acz chyba jeszcze nie ma masy krytycznej. Ja uważam, ci państwo... Dlatego PO może nadal udawać, że w gruncie rzeczy mamy rok, nie 2007. Ci państwo tak? taki wniosek z tego wysnuli, że tam właściwie to jest tak kilka kosmetycznych poprawek w technikach PR-u i będzie git, tak? No otóż nie będzie git, będzie katastrofa po prostu. Że my jesteśmy... Oni wysyłają taki komunikat, że do wyborcy, on jest właściwie niezwerbalizowany, ale bardzo czytelny, że to, czego chce Koalicja Obywatelska w tej chwili, to jest przywrócenie jakby tego starego porządku sprzed rządów PiS-u i to jest bardzo zniechęcające, bardzo zniechęcające, nawet dla ich własnego elektoratu, no, które przeczytał to gadanie, że najpierw ocenimy PiS, Króla, a prawami zajmiemy się potem. Całą tą dyskusję, jakby elektorat ma już za sobą, a koalicja... To się potwierdza nawet w jakichś zdawkowych gdzieś rozmowach. Jak często jestem przy krytyce PiS-u, jeżeli ogłośno formułuję atakowany, że ja chcę powrotu PO i na ogół zatyka zupełnie moich rozmówców, jeżeli mówię, nie, ja nie chcę powrotu PO. Ja chcę zupełnie nowego rozdania. I raptem im jakby wylatują z rąk wszystkie argumenty w ogóle. Ale to pokazuje, w jakim straszliwym klinczu jesteśmy. Ale pani Julio. Ja się zgadzam, że Platforma faktycznie kompletnie nie przepracowała, w ogóle nie rozumie, co się stało w 2015 i stąd jej oferta, że wrócimy do tego, co było, co jest też na rękę PiS-owi, który właśnie mówi, wróci Platforma, jak nas nie poprzecie. I te dwie siły są nawzajem szalenie zadowolone ze swojego istnienia, bo tak, duopol się nawzajem napędza po prostu. A mnie to jest dosyć blisko do tego, o czym mówiła Hanna Gill-Piątek, to znaczy faktycznie konkretne rozmowy z konkretnymi ludźmi, pokazanie, że te sprawy, które im się wydaje, że są, to nie jest coś, co może zrobić państwo, to nie jest coś, co może, co oni mogą zrobić, co oni mogą zmienić. To są rzeczy, które mogą zmienić właśnie oddając głos w wyborach. To, co tutaj właśnie było o tej służbie zdrowia. To jest jeden z rozlicznych problemów, za które tak naprawdę ochronie zdrowia, za które powinno odpowiadać państwo. Tylko, że od lat Polacy słuchali, że się nie da. Że z publiczną ochroną zdrowia to już się nic nie da zrobić. Można korzystać z tej prywatnej. Tutaj proszę, takie piękne szpitale, takie piękne przychodnie, takie ładne fartuchy, wszystko szybko, sprawnie. Skądinąd w tej chwili, chociażby w Warszawie, gdzie dużo jest tej prywatnej ochrony zdrowia, to też już nie jest wszystko sprawnie, bo tak duże jest, tak długie są kolejki. Natomiast kluczowe jest to, żeby wybrać w końcu kogoś, kto spróbuje realnie tę ochronę zdrowia zreformować, przede wszystkim powiększając finansowanie na nią przeznaczone, przed czym całymi latami wszystkie kolejne reformy, które były przeprowadzane, szalenie się broniły. No ale takie właśnie, jeżeli mówimy o pokazaniu ludziom na przykładzie, właśnie młode kobiety, to są często kobiety, które właśnie zostały matkami, nagle się orientują, że jak chcą wrócić do pracy, to jest problem, co zrobić z dzieckiem. Że
niby są żłobki, niby są, ale jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że w mniejszych miejscowościach to nie ma wcale. W większych niby są jakieś publiczne, ale tak realnie, jak człowiek chce mieć blisko domu, a jeszcze mieszka w jakiejś mniej centralnej dzielnicy, to się okazuje, że co najwyżej prywatne i to są realne pieniądze. No, Warszawa refunduje w tej chwili, trzeba przyznać. No tylko to też nie jest rozwiązanie tak naprawdę, bo jest też tak, że te publiczne żłobki podlegają większym obostrzeniom, trudniej je założyć, ale też gwarantują lepszą opiekę w związku z tym. Ale to ja na obronę Trzaskowskiego jednak powiem, że on nie chce tego na stałe, bo on chce budować, tylko ponieważ chce jakby szybciej dać tę opiekę, więc na razie, że tak powiem, dopłaca również do tych prywatnych. Taka jest przynajmniej oficjalna wykładnia. Ale to i tak żyjemy jest w bardzo kraju, drogo. Gdzie prowizorka ma tendencję do przeradzania się w trwałe rozwiązanie. Ja w życiu miałam takie doświadczenie, że oddałam do użytkowania jeden żłobek na 120 dzieci. Wtedy prowadziłam Wydział Spraw Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim, akurat wyjazdowo, bo tam musiałam uporządkować politykę mieszkaniową. Czyli jakby na zaproszenie na półtora roku pojechałam tam również właśnie do budowy tego żłobka. I jest to przedsięwzięcie dla gminy oczywiście trudne, ale wykonalne. Można uzyskać na to dofinansowanie, są programy rządowe. To wszystko jakby można zrobić, tylko to musi być w optyce rządzących, tak? To po prostu musi się znaleźć w optyce rządzącej. Znaczy, jeżeli chodzi o nieodpłatne żłobki, to jest jeden z podstawowych postulatów, dlatego że z punktu widzenia Warszawy... Żłobki i przedszkola. Tak, ale żłobki są kluczowe dla kobiet, bo to chodzi o tą aktywizację po przerwie. Szybko, dokładnie, szybko, dlatego tak. Że jak kobieta nie ma tej możliwości powrotu szybko do pracy, to ona się dezaktywizuje, rynku, tak. Wypada z rynku. I w Warszawie jest taka sytuacja, że te prywatne żłobki są dosyć drogie. Opiekunka kosztuje z kolei też około 2000 zł i kobietom się zwyczajnie nie opłaca wracać do pracy. Być może w mniejszych miejscowościach jest inna ta proporcja pomiędzy tym, ile trzeba na opiekunkę wydać, a tym, co można zarobić. Poza tym w Warszawie jest tak, że jest bardzo dużo tej ludności napływowej, gdzie nie mamy cioci, mamy, rodziców, babci, prawda, która może się naszym dzieckiem zająć. I to jest specyfika Warszawy, że naprawdę te kobiety, jak nie mają żłobka za darmo, To jest kwestia ekonomiczna, że one nie mają, po prostu nie opłaci im się wrócić do pracy, bo mówią tak, co zarobię, to muszę wydać na opiekunkę. No, taka jest sytuacja w Warszawie. Ale wróćmy do kampanii. I co chcę powiedzieć, że oczywiście z mojego punktu widzenia każdy z nas jako z kandydatów jest na ulicy i próbuje na wszelkie sposoby przekonać wyborców i do programu Lewicy, i do siebie. Natomiast kampania trwa krótko, prawda, i nie jesteśmy w stanie przekonać w sposób masowy osób niezdecydowanych, dlatego że my mamy 15 milionów ludzi, którzy nie głosują, bo mamy 30 milionów uprawnionych do głosowania, prawda, a 50% głosuje, więc to mamy taką grupę ludzi do zagospodarowania, to jest kwestia, to jest problem systemowy, tak? I nic tu się nie zmieni, naprawdę nic się nie zmieni, dopóki nie będzie odpowiedniej edukacji, dopóki nie będzie w szkołach odpowiedniego programu, który będzie ludziom pokazywał, czym jest demokracja, czym jest praworządność, czym jest trójpodział władzy. Na religii tego nie uczą? Na religii to właśnie. I to jest, i słuchajcie, i to jest ten problem. Natomiast tak, dzisiaj byłam rano na młodzieżowym strajku klimatycznym. I tutaj miałam, naprawdę, jak patrzyłam na te rzesze młodzieży, to stwierdziłam, że może jest nadzieja. Może jest nadzieja, ale no, ciężko będzie w tych wyborach, dlatego że to są zaniedbania systemowe. No my jako wyborcy ciężko nam działać profrekwencyjnie na skalę masową. No taka jest aczkolwiek prawda. Aczkolwiek ja bym się zgodził z Pawłem, to znaczy ja nie widzę innej alternatywy, że przynajmniej częściową, ale bardzo ważną odpowiedzią na pytanie właśnie dlaczego skąd tradycyjnie tak niska frekwencja, tak? No powiedzmy, przypomnijmy, że nawet te pierwsze, te słynne, niby niepełne wybory, prawda, też tam było trochę ponad 60% tylko, tak? Mimo, że przecież to niby ta wielka fila taka w ogóle. Ale prawie wtedy największa. Można było w końcu nie pójść na wybory, to bo prawda. Przecież wcześniej pilnowano. Szczerze powiem, ponieważ jestem z pokoleń, Paweł też, które wcześniej też mogły, to jednak od końca 70. lat się nie chodziło, przynajmniej w dużych miastach. Przyzwoici ludzie przynajmniej, choć oczywiście
taki podskórny strach, który istniał w PRL-u. Mi kiedyś jedna starsza pani tłumaczyła i to już tak za tuż przed sierpniem, kiedy naprawdę nie było jakichś straszliwych represji, tak, że ona musi pójść, bo jak nie pójdzie, to jej wnuczek nie dostanie paszportu. Co jednak już było jakąś kompletnie aberracyjną zupełnie rzeczą, ale pokazującą strach, który jeszcze gdzieś tam w latach stalinowskich pewnie został w ludziach ugruntowany, tak? I gdzie rzeczywiście sprawdzano, że sąsiad nie wyszedł tego dnia na wybory uroczyście, że tak powiem, ubrany. Moja rodzina była bardzo dokładnie rozliczana co do wypoczynku letniego z tego, czy była na pochodzie na 1 maja, więc to nie był taki strach. To zakłady pracy. Nie, zakłady pracy, to tak. Zakłady pracy, to tak. Ale już potem z innymi już jednak było dużo lepiej. A potem jednak na 1 maja się szło, bo tam można było furę towaru kupić. Jednak zawsze władza rzucała te różne dobra tam na te kiermasze tam wokół. Więc był to takie w ogóle rzeczywiście ludyczne święto, które im się udało zrobić. No ale wracamy jednak do tego, co Paweł powiedział. Znaczy to, co ja obserwuję, ja sobie niedawno przypomniałem, dla większości z Państwa to już jest prehistoria, ale był taki moment, w którym po raz pierwszy bardzo mocno ktoś uderzył pięścią w stół i powiedział, że coś jest niedobrze z tą trzecią RP. I to było bardzo dawno temu, 94 rok. Jacek Żakowski napisał coś w Polsce pękło, coś się skończyło. Taki słynny tekst, który wywołał ogromną burzę, która trwała tak może tydzień albo dwa. Potem wszystko to zapomnieli i to było bardzo mocne uderzenie, nie systemowe, tylko w postawy etyczne. To była bardzo, bardzo mocna analiza Jacka, pokazująca, zbierająca tak do kupy różne już afery korupcyjne, po prostu nieetyczne zachowania, takie oczywiście gdzieś formalnie zgodne z prawem, jakieś nepotyzmy i tak dalej, i tak dalej. Z innych perspektyw ideowych Marcin Król przecież przez lata pisał to no samo. Tak, tak, tylko to jest tak. I potem to się rozeszło po kościach. Wszyscy jakoś woleli, i teraz ja nie mówię o politykach, bo ja w pewnym sensie ich rozumiem, jak się robi wałki, to lepiej siedzieć cicho, tak, i nie głosować. Natomiast wydaje mi się, że tam gdzieś są korzenie rosnącego stopniowo zniechęcania Polaków do polityki. I w tym sensie ideowość Pawła Kasprzaka, znana publicznie, no, udowodniona w dodatku jeszcze aktywnością uliczną, tak? Ciąganiem po ulicy i tak dalej, która, masz Paweł świadomość oczywiście, że pewnych ludzi drażni, tak? Pewnie też tych, którzy nie lubią siadać tyłkiem na bruku. Nawet gdybym nie miał tej świadomości, to przecież odczuwał ciosy, że tak powiem. Natomiast to jest tak, że taka klasyczna definicja polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne, prawda? Zresztą powtarzana nawet przez Jana Pawła II, tak? Wielki polski autorytet moralny. Ja się nie wyśmiewam tutaj z Jana Pawła II, tylko z jego nieautentyczności recepcji, jego kilku sensownych myśli, bo kilka rzeczywiście miał bardzo sensownych. Ona sprawiła, że ludzie podświadomie, bo to nie jest świadoma decyzja, tak? Jakby odwracają się od polityki, od aktywności, bo jednak widzą brud, nieuczciwość, układy. Część z definicji Jarosława Kaczyńskiego, układu rządzącego Polską, jest moim zdaniem prawdziwa. Tylko dowcip polega na tym, że on chce po prostu jeden układ zastąpić dużo gorszym układem. Wyłącznie tak. O to chodzi. Tak? No tak. Dlatego nic z tej definicji nie wynika. I że natomiast też nie ma co się oszukiwać, że ani jeden Paweł Kasprzak, ani Lewica, w którą ja osobiście jako dziennikarz też dość głęboko wierzę, bo widzę pewien inny typ zachowań, że tak powiem, i podejścia przede wszystkim do ludzi. Można ich podejrzewać o to, że rzeczywiście z własnymi przekonaniami idą tak, do tych tak, wyborów. Tak. Tak, no może nie powiedziałbym tego o wszystkich działaczach SLD, tak. No, ale też... Zdecydowanie nie o wszystkich. No. Ale też ideowe osoby. Ale też wiesz, nie odmawiam prawa do zmiany, tak? To znaczy do tego, że ktoś do czego czasem coś dojrzewa, czy dojrzał, to się zobaczy dopiero tak. W praniu, tak? Ale tego nie, z góry nie przekreślam. Tylko że to jest proces na długo, tak? Znaczy jak rozwalaliśmy sobie pewien etos służby publicznej przez, no śmiem twierdzić, prawie 30 lat, tak? A i wcześniej powiedziałbym, jego w ogóle nie było, tak? On był zrujnowany kompletnie po PRL-u. Po PRL-u, po okupacji, Kazimierz Wyka, życie na niby, prawda? Wszystko w ogóle, wszystko jest nieprawdziwe, wszystko wolno. To niestety w czasie kilkutygodniowej kampanii wyborczej tego nie da się zrobić. Tak? No więc właśnie o to chodzi, tak? Znaczy przede wszystkim PiS podważył już doszczętnie zaufanie państwa do, znaczy obywateli do państwa. Tymi... Zależy których.
No zależy których, tak? No, tych, którzy jeszcze... Niektórzy... I jakąś refleksję. Może inaczej, no nigdy nie istniało jakoś dogłębnie, tak? Bo my z natury jesteśmy podejrzliwi. Nas organizują zwykle kłopoty, tak? Musimy się znaleźć w kryzysie, żeby się zjednoczyć. Mhm. Natomiast to, te loty Kuchcińskiego, tak? Te, już nie będę wymieniać. To, że w demokratycznym niby kraju nagle koronny świadek takiego procesu, tak, który tam dotyczy polityków PiS-u, ginie w więzieniu i właściwie nie wiadomo, co się stało, no w rzeczywisty sposób może podważać zaufanie obywateli do państwa. Ale nie tylko, ale cała ta afera Emigate. To jest dla mnie w ogóle coś, co mi się w ogóle nie mieści w głowie. Jak coś takiego mogło się zorganizować, w czyjej głowie to się w ogóle mogło urodzić, jak to mogło być realizowane i że do czegoś takiego doszło, prawda? Ale to jest wszystko nic, tak? Mają w sondażach powyżej 40%. Znaczy ja się zajmuję w mojej pracy miastami przede wszystkim. Współpracuję z samorządami, jeszcze do samorządów, pomagam im się rozwijać i jednocześnie działam w Kongresie Ruchów Miejskich, czyli w takim jakby stowarzyszeniu ruchów miejskich, które skupia Ogólnopolsko. I przyznaję się, jestem jedną z osób, która rozpętała aferę przeciwko ustawie nazywanej Lex Developer, tak? Która no, według nas niszczyła już ostatnie resztki jakiegoś ładu przestrzennego w miastach. Ta ustawa no, po pewnych poprawkach przeszła, ale już z wybitymi zębami, że tak powiem. I kilka miesięcy później jakby my zastanawialiśmy się, dlaczego w ogóle PiS chciał to zrobić, bo oficjalnym powodem było ułatwienie dla Mieszkania Plus. I kilka miesięcy później wypłynęła Srebrna, tak, która miała być apartamentowcem na wynajem. Czyli napisano prawo, które miało na zlecenie polityczne jakby ułatwić budowę czegoś, co było absolutną prywatą tutaj. No, no ludzie po prostu. Ale z tym Lex Developer i tym wybiciem zębów, o którym pani mówi, to jest akurat rzecz paradoksalnie budząca moją nadzieję. To znaczy to mimo wszystko pokazuje, to nie jest obrona PiS-u, że tam, gdzie się potrafi stanąć bardzo mocno, oczywiście, i bardzo twardo i możliwie masowo, to oni jednak ciągle się, oczywiście, wycofują. Nie, no i tak, to jest czarne poczynając protesty, od miesięcznic, które im zepsuł po prostu Paweł Kasprzak, ten tak, brzydki, no, niedobry, poprzez oczywiście sprawy kobiece, tak? Tak. Czarny protest cały. To jest ewidentnie, że oni się wycofali jednak pod presją. Czyli oni jednak kalkulują, szczerze powiem, w tym jest moja nadzieja, dlatego że oszalały ideolog w ogóle się nie liczy ze społeczeństwem. Oni jednak ciągle kalkulują. Pytanie, czy jeżeli wygrają po raz drugi, nie dojdą do wniosku, że mają już taki mandat, że tym razem mogą się nie liczyć. Okay. Znaczy, ja się akurat tego obawiam, bo to jest tak, że oni ciągle próbują i ciągle wysuwają taką mackę, że a może tu się coś uda przepchnąć, a może tutaj. I jak jest protest, to się wycofują. Tylko protesty, no przypomnijmy sobie, jak się zaczynał KOD, wielkie protesty, które potem zmalały. I ta reforma sądownictwa, którą chcieli przepchnąć, to ją przepchnęli. Ludzie też już są zmęczeni. Częściowo. Ludzie też są zmęczeni tymi protestami i mnie się wydaje, że oni głównie na to liczą, że już w pewnym momencie coś będą chcieli popchnąć i ludzie nie wyjdą. To jest w ogóle pytanie, słuchajcie, gdzie ta polityka rzeczywiście się odbywa, tak? Czy ona się odbywa w parlamencie, czy jednak może trochę poza nim, bo to jest bardzo złożone zagadnienie, ale ja potrafię wyliczyć, ile jest sukcesów tej obywatelskiej opozycji w ciągu tych 4 lat PiS-u, natomiast przysięgam, nie potrafię wymienić ani jednego sukcesu tej opozycji parlamentarnej, co nie jest niczym dziwnym, bo arytmetyka w Sejmie jest taka, jaka jest, no i co oni niby biedni mogliby zrobić, ale też oczywiście z goryczą wspominam o okoliczności tego wielkiego sukcesu opozycji, to znaczy obrona Sądu Najwyższego przed wycinką, tak, z wykorzystaniem TSUE i tego całego instrumentu. No przecież wiem, jak to było i wiem, że partie w tym, z wyjątkiem Nowoczesnej akurat, partie parlamentarne w tym kompletnie nie uczestniczyły. No, tak? Wręcz się odcinali, tak, od tego, że już nie wspomnę o tym słynnym głosowaniu w Parlamencie Europejskim w sprawie artykułu 7, w tym 6 europarlamentarzystów Platformy Obywatelskiej na 18 zagłosowało za, tak, ukaraniem Polski za złamanie reguł polskiej praworządności i przypominam, omal nie wylecieli z tego powodu z własnej partii, bo ich własna partia podzielała tę pisowską propagandę, że zdradza ojczyznę ten, kto ją kala
w obcych instytucjach. Ratujmy kobiety, pamiętamy, Natomiast kobiety są też świetnym przykładem, tak? Ja ostatnio powtarzam, że Ala Podleśna i Marta Lempart są najskuteczniejszymi polskimi polityczkami, bo tu się stał cud. To nie tylko chodzi o to, że to zagrożenie ustawami Kai Godek zostało odsunięte, ale przede wszystkim stało się coś innego. Odwróciły się sondaże. Tak. Nagle się okazało, że większość Polek i Polaków jest za liberalizacją, w niektórych badaniach, tak? Za liberalizacją prawa aborcyjnego. No, a przez całe te 30 niemalże lat zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego był jakiś kompletny margines, mniej więcej równoliczny z tymi wariatami, którzy chcą zakazać. Nawet spadało stopniowo, bo zaczynaliśmy od dość dużego poparcia dla aborcji. Tak. I teraz znaczy, jakby przychodzić do tych kategorii takich politycznych i kampanijnych, no to jak Grzegorz Schetyna oznajmia, że jak ktoś występuje, mówił to a propos Wiosny Biedronia, jak ktoś występuje z radykalnymi hasłami światopoglądowymi, jak on to nazywa, budząc moją wściekłość po prostu najbardziej autentyczną, tak? No to może liczyć na 8% elektoratu i pomylił się na korzyść w zasadzie, bo Biedroń w końcu wylądował z 6% wynikiem. To być może ma rację. Tylko ja przepraszam bardzo, znaczy on może uchodzić za demokratę, taki polityk wsłuchany w powierzchowne sondaże, może uchodzić za demokratę, no bo w końcu słucha głosu ludu. Ale ja na niego patrzę jak na obrzydliwie cynicznego karierowicza, który po prostu gada tyle, dokładnie to, co zapewni mu awans, tak? I on o tym wie. I wyłącznie z tego powodu to opowiada. Tak? Podczas kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z najbardziej głębokim kryzysem wartości demokratycznych. Jeżeli ktoś jest liberałem, ja rozumiem, że panie nie są, ale liberałem w tym takim klasycznym oświeceniowym sensie, takiej doktryny politycznej, która się na koncepcji wolności opiera i wyzwolenia, no to powinien sięgnąć do tych korzeni i mieć odwagę powiedzieć, że nie ma demokracji bez praw człowieka, bez praw kobiet. Ale no to z tego punktu widzenia to my jesteśmy mocne liberałki akurat. Tak, ja wiem. Dlatego się odwołam do wyświecenia. Tu trzeba mieć po prostu jaja, żeby stanąć wbrew tym statystykom i powiedzieć, że nie da się wyobrazić demokracji bez bardzo konsekwentnej obrony praw kobiet i praw człowieka w ogóle. I ja jeszcze tylko jedno, przepraszam, bo chciałeś anegdot, one to nie dotyczą technik kampanijnych, ale ja jakbym się dostał do Senatu, to dojdzie do prześmiesznej sytuacji, ponieważ mój zakaz wstępu na teren Sejmu, nie mówię o budynkach, tylko o tych trawnikach wkoło Sejmu, ma trwać jeszcze ze 2 lata, o ile dobrze pamiętam. I takich osób jest ponad setka, co jest absolutnym konstytucyjnym skandalem. To jest pozbawienie obywateli istotnych praw politycznych bez wyroku sądu, koniec. To nie powinno mieć miejsca. To jest oburzająca praktyka. I to nie jest oczywiście największy problem w państwie, te 100 osób pozbawionych prawa wstępu do Sejmu. Ale jeśli parlamentarzyści, którzy przysięgali na wierność Konstytucji, wchodzą i udają, że nie widzą tych płotów koło tego Sejmu, uczestniczą w głosowaniu o prawie wodnym 2 godziny po tym, jak podeptano polską konstytucję, to jest bardzo zasadniczy problem. Bo Timothy Snyder, tak, jak się tego faszysty, tak, idącego po pełną totalitarną władzę nie zatrzyma w porę, to on nabierze takiego impetu, że będziemy tym obezwładnieni kompletnie i z tym, zdaje się, mamy dzisiaj do czynienia. Ten opór trzeba stawiać wszędzie. I teraz ty pytasz o techniki kampanii wyborczej. No to ja mówię, że jak mi przyjdzie składać ślubowanie w Senacie, to ono mi nie przejdzie przez gardło. Jak będę wiedział, że tam stoi 100 moich kumpli, których strażnik marszałkowski nie wpuszcza do Sejmu prawem kaduka. Tego nie wolno robić. Po prostu takich rzeczy nie wolno robić, bo dzieje się wtedy czego jesteśmy świadkami. I żadne postulaty dotyczące służby zdrowia, które być może okażą się chwytliwe, nas nie uratują z tej katastrofy, która właśnie następuje. Nie. I wielu innych rzeczy nie można również robić. I rzeczywiście jest tak, że posłowie powinni być w parlamencie, posłowie opozycji, niezwykle aktywni, każdy jeden. I wtedy byłoby
byłoby zupełnie inaczej, tak? Byłaby siła w tej opozycji, a my mamy ile tam posłów? Naprawdę można policzyć do 10. Biedny poseł Szczerba, który wytrwał na mównicy, więc o to chodzi, kilka posłanek i kilku posłów na dziesiątki posłów opozycji. Nie widać tej siły. Ja spędziłem kiedyś 14 godzin, siedząc w biurze przepustek i będąc maltretowany rzeczywiście dosyć brutalnie przez tych strażników marszałkowskich, bo to są straszne typy. I znaczy, oczywiście do zaprzyjaźnionych kumpli z parlamentarnej opozycji SMS-y, telefony bez przerwy. Pojawiła się tylko Aśka Wielgus, bo ona się zawsze pojawia. No więc właśnie dlatego mówię, oni są nieaktywni. Dlatego mam nadzieję, że w tym parlamencie, który będzie po październikowych wyborach, że jednak będzie duża grupa posłów aktywnych, którzy będą potrafili stawić czoła łamaniu prawa, tak? No więc właśnie, jak chcemy być przywódcami narodu, musimy być jak skała. Oni niewiele mogą. Tak. Formalnie rzeczywiście niewiele mogą. Co ty opowiadasz? Ale co ty opowiadasz? Wystarczy, że mnie chwyci poseł z immunitetem za rękę i strażnik marszałkowski nie śmie go tknąć. Dobrze, tak? Bo to trzeba. Sam to powiedziałeś, mówiąc w sensie formalnym, głosowań. Ja mówię o tym. Dla mnie nie ma bardziej wstrząsającego, znaczy w niczym nie umniejszając tego, co właśnie powiedziałeś o tym chwyceniu za rękę, czy nawet może bardziej symbolicznie powiem podaniu ręki, tak? Niż sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnara. Dwa kolejne, bo to nie tylko to ostatnie, rok temu było to samo. Dokładnie to samo. Dlaczego ci ludzie zarabiający bardzo przyzwoite pieniądze, jak na Polskę, nie mający miliona obowiązków, bo jak na przykład słyszę, że ktoś próbuje się dostać do posła tam, skąd on pochodzi, ma tam biuro poselskie, to nie jest prosta sprawa. Dlaczego oni nie dostali psiego obowiązku, po prostu pod groźbą, nie wiem, szelką po prostu, powieszenia? Dlaczego nie siedzieli tam, słuchając Bodnara? To tym gorzej dla nich, jeżeli mieliby siedzieć pod... Że oni za nic mają te prawa, których broni... Mówisz o sprawie czysto symbolicznej, ale jeszcze jest, przepraszam, że wiesz, Mariusz Kamiński został powołany, przez od tego się ta chryja zaczęła, tak? Na ministra w rządzie, tak? Kryminalista całkiem po prostu. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, jak można siedzieć do cholery ciężkiej w tym parlamencie i udawać, że jakiekolwiek głosowanie cokolwiek znaczy, że to jest w ogóle legalna władza, ta, w której ja uczestniczę, zasiadając w tym parlamencie, po czymś takim, tak? A tu krok po kroku oni posuwali się dalej, nie napotykając żadnego oporu, dochodzili do słusznego przekonania, że im wolno. No właśnie, ja się dlatego nie zgodzę i wrócę do tego pytania, tak? Co będzie, jeżeli PiS będzie miał taką większość, która pozwoli mu na samodzielne rządy? No ja bym nie powiedziała, tak? Bo to zależy od naszych starań. Mi się wydaje, to znaczy ja się chyba nie zgodzę trochę z tym zdaniem, że już się tutaj rozpętają, nie wiem, jakieś piekło szatańskie. Wręcz przeciwnie. I to jest bardziej niebezpieczne. Oni będą się przesuwać w taką stronę, żeby udawać normalność, żeby w głowach elektoratu jakby zastąpić Platformę. W sensie, zobaczcie, to oni wyrwali Platformie taki totem modernizacji, tak? To, że Polska wstaje z kolan, to, że szczególnie dla małych i średnich miast, i to widać, tak? Że specjalne programy i tak dalej, i tak dalej. Teraz PiS jest po stronie modernizacji. Platforma jest tym, kto się kłóci. Zobaczcie tą zmianę w oczach elektoratu. Więc moim zdaniem oni się będą przesuwać właśnie w stronę, znaczy kreować wizerunek w stronę centrum, tak żeby ta lewica to byli ci, co z piórkami w tyłku tam sobie chodzą po ulicach i tak dalej, tak? Tak, ci tam po prawej stronie, ta Konfederacja, to też kompletne tam odpały, bo to właśnie oni robią burdy na ulicach, a my tutaj PiS jakby jesteśmy jedyną rozsądną alternatywą. Siła spokoju. I tak jak Janek Śpiewak pisał, to ja się bardzo zgadzam z tym jego tekstem, że jakby PiS próbuje budować swoją klasę średnią, tak? Próbuje nawet zobaczymy. Swoje specjalne czasopismo, które jest dosyć porażające. Okej. Nazywa chyba nowe elity, jakieś takie jest w taki skrajnie oczywisty sposób właśnie taką kreacją super prawicą. Ja się na to gdzieś natknęłam przez przypadek w jakiejś kawiarni. I to są same wywiady, właśnie zdjęcia osób tutaj po odpowiedniej stronie stojących. No, muszę gdzieś dotrzeć do tego, ale skończę tylko myśl, że PiS prawdopodobnie przez te 4 lata wychował i dotował taką
część społeczeństwa, która za Platformy znalazła się poza systemem ubezpieczeń społecznych, tak, nie wiem, emerytur, służby zdrowia, na umowach śmieciowych i nagle ci ludzie jakby weszli do mainstreamu i stali się pewnym podmiotem politycznym. I ta część ludzi czuje się doceniona i ponieważ ona nigdy nie korzystała w pełni z demokracji, to ma tą demokrację głęboko w pompie. Czy ja to bym się nie zgodziła, dlatego że to, co się udało PiS-owi, to jest to 500+. Więc ja nie wiem, znaczy nie wiem, o czym mówisz, jeżeli chodzi o tą klasę, do której dotarli, tą elitę, nie? Bo nie, tutaj... to nie jest elita, mhm. Ania. To są osoby, które były gdzieś, nie wiem, na pracach, prekarnych. Bo w śmieciówkach nic się nie wydarzyło takiego in plus, tak? Śmieciówki nie, ja myślę, cały czas istnieją. Ale to jest, oni jednak zasygnalizowali, tak. Stare elity są skompromitowane, my je właśnie dajemy im wielkiego kopa. Takie jak z takich bolszewickich plakatów. Nic nowego nie i dla was otwieramy nowe pole do awansu, bo rzeczywiście dokładnie. Jest tak, że jak po 1989 roku nastąpił błyskawiczny awans, no myślę, że nawet dziesiątków, może setek tysięcy ludzi, tak? Również w strukturach. Nie mówię tylko o tym, że ludzie poszli w biznes. Niektórzy sobie poradzili, nie wszyscy, ale jednak sporo sobie poradziło. Natomiast rzeczywiście urzędy i tak dalej, mnóstwo różnych nowych ciał w nowej demokracji w ogóle, które powstało, spółki Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. I to się zaczęło potem zatykać. I na przykład ta milionowa masa młodych ludzi, która poszła na te studia, które raptem stały się na wyciągnięcie ręki. Ale to nie za PiS-u. I po studiach. Nie, ale jasne, tylko że PiS jakby korzysta, że tak powiem, z zastanego układu. Ale ja się z tym nie zgodzę, dlatego że mamy po prostu, zobaczcie, na całą sferę budżetową, gdzie ludzie zarabiają po 2000, nauczyciele, pielęgniarki i lekarze, te wszystkie protesty, to są całe grupy, które są zaniedbane. Moim zdaniem to PiS właśnie sobie nie zagospodarował tego elektoratu, zagospodarował sobie zupełnie inny elektorat, tak? Zagospodarował sobie elektorat, który jest zadowolony z tych 3 razy 500, czyli 1500 zł. No tak, i zbudował miesięcznie. Z niego swoją klasę średnią, tak? Znaczy, to nie wiem, czy to jest takie klasa średnia. Ja się nie zgodzę, to jest bardziej skomplikowane. To jest to, o czym tutaj była mowa, o aspiracjach, tak? Bo to jest też kwestia tego, że to nie musi być tak, że tej konkretnej osobie się tak naprawdę poprawiło, ale jej się otworzyły drzwi, a przynajmniej jej się wydaje, że jej się otworzyły drzwi. Do czego? Do osiągnięcia pewnie sukcesu finansowego, jakiegoś awansu. Tak, nie widzę tego. To nie jest kwestia realnego, to będzie dla nas trudne, tak? Bo będę musiała pochwalić, tak? Ale do zapłacenia czynszu, do ucieczki przed mężem, który stosuje przemoc. Ale oczywiście. Bo się posiada... Tak, no, 500+, jednak... Ale to ja mówię właśnie tylko w kwestii tego 500+, tak. Nie? No okej, to ja mówię, że... Nie, ale weź pod uwagę, myślę, że tysiące ludzi jakoś powiązanych z PiS-em, czasem nawet już niepowiązanych, czy przynajmniej na starcie niepowiązanych, bo oni znowu nie mieli takiego ogromnego zaplecza jakiegoś, tak? Mieli taką dość kadrową partię, owszem, i Kluby Gazety Polskiej, nie wiem, Rodziny Radia Maryja, tak? Ale to inna sfera zupełnie, która raptem zyskała możliwość, no jednak to jest, znaczy daleko nie szukając, z telewizji polskiej, znaczy z mediów publicznych wyrzucono kilkaset albo wymuszono odejście kilkuset osób. Przecież te miejsca zapełniły się natychmiast nowymi kadrami, tak? Ale to jest, wiesz, Jacek, bo to jest zjawisko kulturowe o bardzo głębokich korzeniach, bo co zyskuje wyborca PiS, to nie jest kasa z 500+. Nawiasem mówiąc, jak ja z nimi dyskutowałem, a zawsze to robiłem, to wiem z tych rozmów, że oni widzą w tym wartość etyczną, a nie materialną. Godność. Tak? I godnościowe takie historie, ale też to jest wszystko podszyte odwetem, bo pisowskiemu wyborcy nie jest wszystko jedno, skąd tą kasę dostanie, bo najlepiej by było, gdyby ją dostał z licytacji zegarków ministra Nowaka. No to o to chodzi. I teraz historycznie te korzenie są bardzo głębokie. Na przykład Kornel Morawiecki, którego ja dobrze znam z Wrocławia, niestety, to jest taka formacja intelektualna, które się roiło w tamtej solidarnościowej jeszcze opozycji, którzy żądali historycznej sprawiedliwości na komunistach. Tak? Znaczy, i ta piosenka, którą ONR śpiewa o tym, że a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, to myśmy cholera śpiewali to w 80-tych latach w tej konspirze idiotycznej, legendarnej. Ja sam to robiłem.
tylko no, najczęściej niezbyt trzeźwy. Ja myślałem, że moi koledzy sobie jaja robią, dobra, podobnie ja jak też. Ja. A na oni spotkaniach mówili, Federacji Młodzieży Walczącej dwóch, a oni mówili tak, a oni to robili poważnie, jak się potem okazało. I teraz ta sprawiedliwość dziejowa się nie dokonała, tak? Bo wygraliśmy w 89, poszło na miękko, a Jaruzelski z Kiszczakiem jeszcze na dobitkę skutecznie wykorzystywali te techniki procesowe, żeby się wywinąć z tych procesów. Zresztą obserwowałem niektóre z tych rozpraw i one rzeczywiście były oburzającym zupełnie skandalem. No ale wolę to, niż kulę w łeb małżeństwu Czałszewsku na przykład. Natomiast jak Morawiecki oświadczył teraz, stary Morawiecki, będąc marszałkiem seniorem w Sejmie, że to właśnie teraz się kończy komunizm w Polsce, to on to mówił śmiertelnie poważnie. Dlaczego to mówił poważnie? No sobie przypomnijcie, tak, że teraz na przykład pan redaktor Lis był złem wcielonym, też go niespecjalnie lubię. No ale to jego futerko przybijano do drzwi na przykład, tak? Że on rytualnie zastępował tych niepowieszonych komunistycznych zdrajców. I ten odwet jest w takiej kulturowej, bardzo głębokiej warstwie, jest wciąż w PiS-ie obecny, tak? I to pamiętajcie o tym, że to nie korzyść materialna, nie apelowanie do klas, do grup tego typu interesów się liczy. Owszem, w jakimś stopniu tak, ale właśnie to poczucie... To są badania Gduli przecież. Tak, to poczucie to szczęścia i satysfakcji. Satysfakcję odczuwamy również wtedy, kiedy jednego z drugim sukinsyna poślemy, nie wiem, za kratki fizycznie albo symbolicznie. Jeden pies. To, no i kwestia to też ideologiczna, tak? Prawda? Tak. Te kwestie patriotyczno-narodowościowe jednak też na podatny grunt padają. Ale oczywiście, że tak. I to jest też duża grupa elektoratu, prawda? No tak, ale tylko to są taki patriotyzm, wiesz, że oni nie wiedzą, że tak, Polska Partia Socjalistyczna przyniosła Polsce niepodległość. Nie? Znaczy, no skąd mają to wiedzieć? Skąd mają wiedzieć? Ale, dobrze się czują w tej narracji. Jest wielu, którzy się... Ale też ja się zgadzam z tym, co mówicie, ale też jednak jeszcze weźmy pod uwagę inną rzecz, że chwalone chyba wspólnie przez wszystkich tutaj te badania właśnie Przemysława Sadury i Sławka Sierakowskiego z Krytyki Politycznej, które jakoś tam trochę są, jak dla mnie, w ogóle ciągiem dalszym miastka Maćka Gduli, ale swoją drogą. Ale też one jednak... poza tym aspektem, o którym ty teraz, Paweł, mówiłeś, tak? Czyli tego takiego Schadenfreude, tak? Jednak też przynoszą drugą rzecz. Oni to nazywają cynizmem, można to nazwać pragmatyzmem, ale taki bardzo konkretny, rzeczowy stosunek wyborców, również tych pisowskich, a może nawet przede wszystkim. Ale oni mówią bardzo wyraźnie, że to są nowi pisowcy wyborcy, ci pozyskani przez te 4 lata. No tak, ale wiesz, ale rzeczywiście, ale z tymi starymi to PiS daleko by nie zaszedł, tak? Znaczy rzeczywiście siedziałby w tych swoich norach, tak? Więc ci nowi są w pewnym sensie absolutnie kluczowi, którzy po prostu tak na zimno kalkulują, tak? Tu 500, ale też widać cynizm po drugiej stronie, wśród na przykład jeszcze ciągle popierających KO, którzy mówią, tak, no PO musi obiecywać te 500, że utrzyma, ale potem powinna się z tego wycofać. Ale zobacz, jak my jesteśmy nieprzemakalni. My, teraz identyfikuję się z wyborcami Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy w stanie łyknąć Leszka Millera w Poznaniu na jedynce, tak, w wyborach europejskich i Kazimierza Michała Ujazdowskiego, że wrócę do mojej ulubionej postaci, tu w Senacie. No przecież Chryste Panie, no, wszystko jesteśmy w stanie łyknąć. Jaśń Roberta Biedronia, prowadzę okręg, który jest wokół Łódzki, to jest okręg piotrkowski, w którym leży Bełchatów, razem z całą elektrownią Bełchatów, z Kleszczowem i tak dalej. Fajna okolica wyborcza. Jakby z ciekawości polecam prześledzić wyniki w tym Bełchatowie. Wyniki wyborcze w tym Bełchatowie, bo to jest takie miasto, czy taka w ogóle okolica, w której PiS jest teraz bastionem, nie? Ale jakbyśmy spojrzeli do... I OMR tam, zdaje się, ma swoich radnych. Ale jakbyśmy tylko spojrzeli na to, co było za PO, to PO było tam bastionem, nie? To znaczy, jakby to jest ten racjonalny wybór, że wiadomo, że miejsca pracy daje władza, bo to jest kopalnia i elektrownia i każdy jest związany z tym, pośrednio lub bezpośrednio, więc my głosujemy jakby tutaj na siebie tak naprawdę. To znaczy na klientyzm, utrzymanie. Tak, więc ale to razu chciałem powiedzieć, wybory. To jest stara polska tradycja. To znaczy, ja wypowiem rzecz straszną, ale tak funkcjonowało polskie społeczeństwo pod zaborami,
Znaczy, bo my się uczymy o tych, co ginęli w powstaniach, a w międzyczasie ich majątki potem albo uciekali do Francji, ich majątki potem konfiskowano i te majątki bardzo chętnie od caratu za niewielką opłatą kupowali inni tacy inaczej nastawieni, ale to jest też, ja to akurat znam z własnej historii, własnej rodziny. To jest mój dziadek, który miał malutki mająteczek podwyżkowy w dwudziestoleciu międzywojennym i jako jedyny, ponieważ wściekł się na Piłsudskiego po zamachu majowym, nie był narodowcem od razu, mówię, nie był endekiem. Uważał, że jednak marszałek no, złamał zasady i jako jedyny w powiecie nie zapisał się do BWR-u, ponieważ wszyscy się zapisali, 100% poza nim. Dlaczego się zapisali? Bo były ulgi w kredytach dzięki temu, tylko dla tych, którzy byli w BWR-ze. A dziadek musiał wyprzedawać kolejne hektary, bo oczywiście, bo to jest tak, że po pierwszej wojnie wszyscy w Polsce ziemianie musieli brać kredyty, bo po prostu były zrujnowane wszystkie majątki, więc oni inaczej w ogóle by nie dali rady. To w normalnej koniunkturze by je jakoś tam spłacali, ale wiadomo, wielki kryzys i tak dalej, w ogóle bida z nędzą w Polsce. Więc jak mówię, to jest nasza niestety bardzo stara tradycja, że już nie sięgnę do Polski szlacheckiej, tak? I ten no, klientyzm, na którym to się opierało w ogóle, tak? Przecież nie na tym, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, Boże broń, na tym, że ale po prostu... Ale ja myślę, że my mamy we krwi nie szlachecki klientyzm, tylko to po prostu folwarczny. Tak. Tak. Ale ja myślę, wiesz, że to się też trochę w ogóle jakoś tak dziwnie, wiesz, pokrzyżowało, wiesz? Na poziomie trochę folwarcznym z tego, trochę to ten klientyzm był ograniczony, to znaczy on realnie mógł kwitnąć na magnackich dworach, chociaż jak tak... Słyszę o tym mająteczku podwyżkowym, to się zastanawiam, czy tam moi przodkowie na nim nie pracowali akurat. Teraz weźmiemy to na po programie, to po programie. Ale wcześniej była mowa o upadku idei służby publicznej. Ja nie wiem, dużo wcześniej, ja nie wiem, czy ona kiedyś u nas tak na dobrą sprawę rozkwitła, poza takim bardzo krótkim okresem na początku lat 20. No bo pod zaborami wiadomo, to było wysługiwanie się zaborcom. Wcześniej trudno mówić o służbie publicznej jako takiej. Potem weszła właśnie po zamachu majowym sanacja, no to znowu się zrobiła mocno taka dyktatorska sytuacja. PRL wiadomo i znowu... No jeszcze okupacja, w której no okupacja to już w ogóle... Pozorom niecały naród walczył tak, dzielnie oczywiście. Z okupantem. No. Oczywiście, zdecydowanie niecały, natomiast no to wyjmuje jako sytuację jednak wyjątkową, no tak. Bo też już bezpośredniej walki o życie w odczuciu społecznym, jakiegoś zawieszenia zasad, niestety. Natomiast znowu po 90 roku był ten ruch do góry wielu osób, ale jednocześnie wiele osób straciło przecież te wszystkie, jak mówimy o budżetówce. To nie jest tak, że PiS zaniedbał budżetówkę i nie jest tak, że PO nagle zaniedbała budżetówkę. Budżetówka systematycznie traciła, nawet nie w takim czysto finansowym sensie, ale w takim sensie symbolicznym bycia właśnie tym zawodem takim, który też się mieści w szeroko rozumianej służbie publicznej, który może nie być najlepiej wynagradzany, ale jest ceniony, szanowany, który się też opłaca wykonywać po prostu dlatego, że to jest zawód stabilny, to od 30 lat na łeb, na szyję leci. No tak, no jak weszła płaca minimalna wprowadzona zapisu, to ja prowadziłam wydział, w którym pracowało 20 osób i byli tam urzędnicy na przykład z 15-17-letnim stażem i dwoje z nich otarło mi się, słuchajcie, podstawą wynagrodzenia o pensję minimalną, nie? Że no musieliśmy im jakby podnosić... Też trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o tę armię urzędników, to jest tak, że szczególnie jak ruszy, jak raptem eksplodowało bezrobocie strasznie wysokie, to było wiele gmin, gdzie to w ogóle był jedyny pracodawca. To jeszcze prawda. Szkoła tam ewentualnie, tak? I w ogóle koniec. No, może inaczej. Tanie państwo to jest kijowe państwo. To znaczy no, nie ma czegoś takiego jak tanie państwo, jeżeli chcemy to państwo utrzymać na jakimś sensie. No, ja na Marii Rokicy tylko... nie ma już w polityce, ale niestety duch tego krąży, bo ja to bezustannie na różnych niesłychanie demokratycznych forach po prostu czytam te brednie no o tak, tym, że to musi być tanio. Ja mówię tak, tanie państwo się kończy tam, gdzie zaczyna się jakość twojej kiełbasy. I no,
umówmy się, że dla lewicy jest to temat przegadany i zamknięty. Jednak sektor publiczny powinien być we właściwy sposób dofinansowany i powinno się ukrócić takie praktyki, które sprawiają, że służby nie mogą wykonywać swoich kompetencji. Tak? Które, służby, które bronią bezpieczeństwa naszej żywności na przykład, tak? Które, wszystkich tych rzeczy, które wpływają na jakość naszego życia. Inspekcja pracy, tak? Szukając, tak? Tak, od tego ja zawsze przerażeniem czytam kolejne teksty Adriany Rozwadowskiej w Gazecie Wyborczej, która wyjątkowo tutaj dzielnie w ogóle tę sprawę opisuje. Jak ten wątek sprawiedliwości dziejowej, że tak powiem, się pojawił i tych awansów albo bankructw, które całe grupy społeczne przeżywają w momentach jakichś tam transformacyjnych, to to jest szalenie skomplikowane i interesujące zjawisko, tak? No bo okej, komuna runęła, diabli wzięli całą wielkoprzemysłową klasę robotniczą, tak? Karol Modzelewski wieszczył i teraz za grobu się, znaczy nie, zanim umarł też się z nas wyśmiewał, że no, to nie jest bezpośredni, on o tym wiedział, że to nie jest bezpośredni ta pisowska rewolta, to nie jest bezpośredni skutek ówczesnego wykluczenia, bo to się w ogóle socjologicznie się nie zgadza, ale kulturowo jest, tak? Natomiast kobiety, które na przykład straciły prawo do aborcji natychmiast po wprowadzeniu demokracji w Polsce i być może dlatego, że odzyskaliśmy demokrację, a jesteśmy patriarchalnym społeczeństwem w dalszym ciągu, jakoś w ogóle nie, ani buntu nie było, ani nic takiego. Było 2 miliony podpisów, które zostały złożone przeciwko tej ustawie. I tam i 12% tam są sondaży. Ale się nie wyszliśmy, nie tupnęliśmy głośno. Powinno być 2 miliony ludzi być na tym, wtedy na Placu Zamkowym, tak, albo na Placu Defilat, albo pod Sejmem. Nie było. Okej, jak ja się w 2010 roku związałam z krytyką polityczną, mając już 5-letnie doświadczenie w różnych protestach społecznych, w obronie Doliny Rozpudy za pierwszego PiSu i w różnych tego typu akcjach, pod Ministerstwem Edukacji i tak dalej, to nadal w 2010, 2011, no chyba do 2012 roku jakikolwiek sprzeciw przeciwko temu wolnemu rynkowi, tak, temu tej wspaniałej demokracji, to była komuna. No tak, i tak nas nazywano. A to co dzień jeszcze. Tak jest cały czas. Ogromny, okej, ale to jest ogromne dokonanie jakby tego pokolenia właśnie, nie wiem, Gduli, Sadury, tak, Sierakowskiego. Sami faceci mi przychodzą na myśl, dziewczyny jakąś kobietę tutaj. Ojcem tego ja, prawda, po prywatnej znajomości polecę, ale był Jacek Żakowski, który wtedy jeszcze w ogóle jak tych nazwisk nie było, jeszcze nie istniały, to jako jedyny próbował tłumaczyć widzom Wiadomskiemu w Gazecie Wyborczej, że to jednak wszystko trochę inaczej wygląda. No tak, ciężko Kinga pracując Dunin, no, wiadomo, na swój obecny status, tak. Taki powiedzmy mocno niepewny. No. Tak. Że jakby ogromnym dorobkiem tego, że to nie jest tak, że gadanie nic nie zrobiło. Gadanie zrobiło ogromny wyłom. Tak. Ogromny wyłom na to, czym dzisiaj jest lewica, czym zaczyna być lewica i mam nadzieję będzie w Sejmie. I to jest dobra puenta, że nie wiadomo, jaki będzie wynik tych wyborów, ale że lewica szeroko pojęta na pewno znajdzie się w parlamencie, również taka, którą by zaakceptował Paweł Kasprzak, to jest dobry prognostyk i tak się stanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.